Witam w kolejnej części mojego tak zwanego Let's Playa, którego nazywam Gramy. Będziemy kontynuować naszą grę Shira 2, Projekt Origin. Będzie o tyle straszne, że jestem sam w domu. Kompletnie sam. Strasznie się boję. No chyba, zaczynamy grę. Mam nadzieję, że nie zostanę za mało. Skończyliśmy, na czym skończyliśmy? Kurde, nawet nie pamiętam. Jak chcieliśmy chyba wyjść z tego ukrytego przejścia w tej ścianie, co się dałem. Ściana ta z książkami rozsunęła. Aha, i ta bomba atomowa wybuchła. Chyba wtedy. O, dokładnie. One moment. Hold the lidocaine and check his pressure. Damn it. Grab the crash cart. He could be in V-fins. Charge to 200. No, make that 300. Dr. York. He's alive, but we're moving too fast. We need just to get it done. No tak, musi. He's unstable. Progressing now would be a mistake. You're putting set to 300. You'll feel a little pinch now. Yeah. Za ładna. Ja wam, że strasznie się boję. Grałem już też dużo straszniejsze gry, ale... No to boję się. Dobra wiadomość jest taka, że mogę nagrywać dłuższe filmy niż 10 minut. Co było spowodowane tego, że nie mogę nagrywać dłuższych filmów niż 10 minut? O Jezu! Co to jest? Pewnie ta arma. No więc dłuższych filmów nie mogę nagrywać dlatego, że miałem jakiś tam film wrzucony poprzedni jeszcze na YouTubie, który jakieś tam prawa autorskie. Przez te prawa miałem zablokowane możliwość wrzucania dłuższych filmów. Film usunąłem i zaraz po usunięciu od razu dostałem możliwość wrzucania dłuższych filmów niż 15 minut, więc nie będzie problemu. Dobra, granie w taką grę, zwłaszcza gdy jest się samemu. Ja tą grę będę tak starał się przechodzić. Będę starał się przechodzić tą grę tak bardziej dokładnie. Chociaż nie obiecuję wam, że będę wchodził do wszystkich pomieszczeń, bo się strasznie boję. Jakieś wiadomości mamy. Nurse, czyli pielęgniarki. Jakiś pokój dla pielęgniarek. Coś takiego. Jezu, to masakra. Jezu. Czy mogę wejść tam? Też nie mogę wejść. Filmy będę przecież oczywiście dłuższe, jeżeli mam taką możliwość. Jezu. Jezu, idź sobie. Idź stąd.
To jest w Fizie dwójce, to jest tak, znaczy w ogóle w całej serii Fir jest tak, że ta Alma jest niby naszą matką, czy coś takiego. Ja tutaj czytałem recenzję tej gry kiedyś, czy grałem to kiedyś i... Jezu. Strasznie się boję łazić po tych... Ja pierdzielę. Na zawo można zejść. Spokojnie, spokojnie. To tylko gra. Mam to do siebie, że nie umiem przechodzić tych gier takim pędem. Tą grę ostatni raz grałem 7 miesięcy, 8 jeżeli nie, temu. Nie wiem, kupiłem ją oryginalną i raz zagrałem to też. Jezu! Ona to zrzuciła? Ja pierdolę. Nie widać, ale mama. Dobre poczucie humoru lubi nas straszyć. Ja nie wyobrażam sobie grać w amnezję. Tak więc idziemy dalej. Idziemy. Kenik mamy. To Kenik, jasne. Tak. O Jezu, co znaczy takie plamy krwi? To znaczy, żeby tam nie iść. Jezu. Ja pierdolę. Kurwa. Jezu. Idź sobie. Jezu. Boże. Idź sobie. O! Jezus Maria! Dobra, widzę, że tu już się Alma skończy. Trzeba tu chyba biec. Nie przez to, że nie mam broni. Doktorka. Sergeant Beckett, thank God you're okay. I'm sure you have a lot of questions. I'll explain everything later. Nie da, co się nam rozpłynęła? Jak to tak? Hurry and be careful. Vanek's men are attacking the facility. If you go to this extreme to cover up evidence. Dobra, idziemy. Jezu, tak grałem, nie budzi leń. Jak ja w amnezję chyba będę grał, to zejdę. Tego świata. Jeżeli będę grał. Może taki czas tylko wytworzyła. Przyznam takie schizy, że jak jest takie pomieszczenie właśnie gdzieś poboczne, że wiem, że to nie jest główna droga, to zaraz się odwrócę i mnie coś szczepnie. Pamiętam takie właśnie momenty. Mamy kolejny jakiś PDF.
Ale to jest komandosu. Dowodził. Odpowiedzialny cel rządu. ATC, wszystkie dowodowe do zagrożenia w Italii. Jestem za życie, mam na siebie zgadzać. Careful, Sergeant Commander. You're about to stumble into an ambush. This is a secure channel. Identify yourself. He must be monitoring us on the security cameras. A, teraz dopiero nas powodzenie. No to tak to działa. Ile tu mam broń? Super to spowodzenie, naprawdę. Teraz tą broń czuję się bezpiecznie, nie wiem czemu. Mimo że wiem, że nie zastrzelę tej army, ale... Czuję się bezpiecznie. O, strzelam. Wiadomości też piszą, że o eksplozji w Origin by Edinburgh. Że niby tysiące zabitych czy coś takiego. Chyba tak, dobra to tłumaczę. Idziemy dalej. Bion. Co to jest? Mi się podoba na przykład pod względem tego strzelaniny, że bardzo fajnie zrobiona to jest ta strzelanina. Fajnie się strzela, fajnie to wygląda, fajnie ten się przelewa. Ten slow motion, to spowolnienie czasu też jest zarobiste. My idziemy dalej. Kontynuujemy naszą przygodę z Fear 2 Projekt Origin. Projekt Początek. Chyba nie bez powodu tak się nazywa. Cały ten początek tych działań. Arma została już uwolniona. Granaty. Klawiszy, broń. Granat. No, to jest 5. Czy G? Nie. Więc małże. Broń, granat 1. Klawisz 5. Nie, nie. Akcja, ta grama, wystrzelenie rak, no jest 5, G. Aha, mam przełączony. Przełączyłem te granaty. No,
Zwykły, dobra. Oj! Aha, no dobra. Co sobie przypomnieliśmy? Granaty? Żeby iść dalej. Już mam przeczucie, że coś tu będzie. Już jest korytarz. Coś tu... A jest winda nawet. O Jezu. A nie. A nie, to nie jest winda. To jakieś drzwi za barykadę. Zbiry zastanę. Open the door! Dobra, nie będziemy jej męczyć. Jest jakieś windy. Trochę żeby widzieć, co się w tej windzie dzieje. Chciałem sprawdzić, że na atak wręcz na shifcie to w ogóle działa dokładnie. Nie widać. Ale większość akcji to jedna wielka strzelanina. Więc przemy dalej do przodu. Wszystko poblokowane. Podejrzewam, że musimy iść. O, teraz tu przeszliśmy, tutaj. Coś czuję, że ta zacznie się znowu straszenie. Ta muzyka też jest przerażająca. No więc idziemy dalej. Jakaś sala operacyjna. Coś mi się przypomina już. Tu nie należy wchodzić. Nie, to jeszcze mogę wejść. Ale był taki motyw, w którejś, nie wiem, części czy coś takiego, że... Właśnie z tą salą operacyjną, że się wchodziło i jakieś przebłyski były. To było strasznie, straszne. Naprawdę.
Jezu, kostnica. Ja nie chcę. Ja nie chcę do kostnicy. Woo! I sobie. Boże, to jest... Gdziemy? Jezu, do kostnicy nam. To jest coś nieprawdopodobnego. Kostnica. I straszna gra, nie no. Boskie połączenie. To jest coś wspaniałego. Wow! To dziwne, bo jak nie ostrzelałem, to będzie mi się taki znaczek, ale... Nie wiem, co to było. Ja pierdzielę. A to co? Ja pierdolę, nie no, ja nie wierzę w to. A nie, na zielone jest oznaczone, to znaczy, że... Że chyba... Wow! Gościu! Co to było? Slow motion. Bardzo przydatne. Na początku nie widziałem jak to włączyć, a okazało się, że to się tu prywatywnie. Ja nie chcę tej broni. Ja nie chcę. Gdzie jest karabin? Aha, mam dwie teraz. Brałem jeszcze. Super. Przyda się. Gdzie jest skończy amunicji? Jezu, kostnica już tam jest. Ludziska. Ja tam nie wchodzę. Możecie iść za mnie. Jezu, jakiś trup tam leży. Gin. Dobrze, że to nie stało, bo... Całkiem zszedł. Następny PDF. Doktor York. Nie wiem, co to za badania są w ogóle, na czym oni prowadzili te badania. Może ktoś z was w komentarzach mi odpowie, o co tu chodzi. I mamy kostnica, już jakieś nie wiem, jak to się nazywa. To się sekcję przeprowadza, ambulatorium, czy nie wiem, jak to się nazywa. I mamy chyba lodówka. Ale nie się boję, nie wiem. O, widzicie? Pojawia się żółty znaczek. Dobra, idziemy dalej. Gin! Ja nie mogę. Nie, ona ma parcie na kosmicę, ja się boję. Idź sobie. Zostaw mnie w spokoju. Wow. Wow! Jezu, lodówki się otworzyły.
jeszcze to pamiętam, ale... Że lodówki się otworzyły, to nie pamiętam. Idziemy dalej. Tą straszną grę. Dobrze, prawie miał zawał serca. To chyba mogę wejść. Po co? Tam. Nie mogę. Tam będę mógł. Następna notatka służbowa. Aha, to jest szpital Ayer, bo tak, numer. Aha, czyli on jest pracowany z tymi. Ja, to są stopy. Nie mam pojęcia, co mu te. Nie mogę wejść, czyli wiem, że jakiś ofajs w biuro. Ogólnie chodzi o to, że ta arma niby nas będzie bronić, ale... Ale ona na razie nas straszy. No mamy tu łazienkę. Jak ja lubię łazienki. Tu raczej... Nic strasznego nie ma. Idziemy dalej. No, muzyka. Zim shotguna. No, jak pomieszczenia to można ich władować. Można ich pisać granatem. Wszyscy. O, mi się wydaje, albo oni są coraz lepiej ubrani. Szybko sobie. Granaty. Wyposażenie. Oj, Fox, nie idź tam! Płacz! Jezu! To nie to mnie pach! To duch! Znaczy to nie jest duch też. Tu widzę jakiś tunel mamy i podejrzewam, że będzie nie trzeba przejść. Widzę na pewno nie działa, nie działa. Znaczy nie da nic cisnąć. Schody też nie działają. Zostaje nam to przejście.
Ale my jak na złość będziemy się bali i przejdziemy wszystkie pomieszczenia. A nie, jednak nie było trzeba odchodzić. Tutaj można przejść. A, ten moment pamiętam. Wiedział. Jako mały wiedział, wejść tam, to pamiętam. Dobrze, wchodzimy. Widzę, nie, że nie pozwalają na przeprowadzenie jakiegoś eksperymentu. Ale Alma nie da nas krzywdzić i popatrzcie, co ona teraz nie robi. Jedną wielką rzeź. Mamusia nie da nas krzywdzić. Idziemy. To co, cholery? Wow. Wow. Wow! Good morning, chickpea. You must be part of Project Harbinger. Only way to explain why Aristide would have brought you here. Spotted him heading for the main entrance. Roger that. On my way. Don't let them escape. Samuels, finish up here. This sucker's not going anywhere. Go. Teraz chyba trzeba tym tunelem się udać. Trochę. Nie. Projekt początek. Obiekt Alma Wade. Bieg 7 lat. Zgłoszony przez dr Charles. Ocena. Ojciec. Wniosek, obiekt nieustannie degeneruje się umysłowo. Oni jakieś eksperymenty na nie przeprowadzali. To jest dziwne. I przez to stała się kim się stała. Mały przerąbany.
wracamy. Yeah. Się znowu nawiedzony. O! Drzwi od schodu są otwarte. O, jest zimno. Dobra. Skoczyć, nie robię się, nie widzę. Tak, wróćmy. Dobra, to myśmy przeszli następny etap. To już nie będzie trzeba rzucać w częściach. Film będzie udostępniony w całości. No i tak powinno być. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.